Dzień dobry Państwu, nazywam się Mirosław Lasar. Na co dzień jestem pracownikiem Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Moją pasją od 5 lat są drony, dlatego chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić temat wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w badaniach naukowych. Wykład będzie podzielony na dwie części, część teoretyczną oraz część praktyczną. W części teoretycznej przedstawię Państwu cele i definicje monitoringu linii energetycznych, klasyfikację metod monitoringu, klasyfikację i wybrane przykłady bezzałogowych urządzeń latających, czyli dronów, możliwe zastosowanie dronów w monitoringu linii napowietrznych oraz prototyp, jaki udało się zbudować studentom naszym w ramach swojej pracy dyplomowej. Z kolei część praktyczna będzie polegała na tym, że przedstawię Państwu, pokażę, jak wyglądają drony, jak wygląda optyka w dronach. Pierwszym dronem, który zaprezentuję, będzie Matrix 210. Następnie pokażę Mavica 2 Zooma, ten, który właśnie tutaj malutki dron, który jest przede mną. Oraz na koniec jeszcze Google FPV firmy DJI. Generalnie wszystkie trzy drony będą firmy DJI. Wróćmy teraz do monitoringu napowietrznych linii energetycznych. Czemu w ogóle tym tematem się zajmujemy? Proszę zobaczyć na zdjęciu, jak wygląda sieć elektroenergetyczna w Polsce. W kolorze czerwonym i takim jasno-czerwonym mamy zaznaczone linie o mocy 440 i 400 kV, w kolorze niebieskim 750, no i w kolorze zielonym 220 kV. No i na slajdzie może nie być widać 110 kV, ta linia najniższego napięcia. Także widać, ta sieć jest bardzo rozległa w Polsce, ulega niestety awariom, no i my monitorujemy takie linie, żeby tym awariom właśnie zapobiec. Tematyka awarii czy monitoringu linii napowietrznych rozpoczęła się od 2008 roku, gdzie to pod Szczecinem właśnie uległo uszkodzeniu aż 16 linii średniego i niskiego napięcia na odległości 25 km. Kolejna właśnie duża awaria miała miejsce w 2010 roku w województwie śląskim. Obydwie awarie polegały na tym, że na skutek oblodzenia linie czy całe przęsła zostały zerwane, słupy zostały połamane, no i znaczna część obszaru Polski była bez prądu. Monitoring. Czym jest monitoring? Oznacza systematyczne wykonanie pomiarów lub obserwacji właśnie zjawiska. W naszym przypadku jest to monitoring napowierzchnych linii energetycznych pod względem parametrów oblodzenia. Jakie są cele naszego monitoringu? Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa energetycznego, jak również zwiększenie efektywności ekonomicznej. Mamy trzy rodzaje monitoringów ze względu na zainstalowanie urządzeń monitorujących. Pierwsze są to urządzenia monitorujące, które są montowane na infrastrukturze elektroenergetycznej, czyli tak kolokwialnie mówiąc, na linii lub na przęśle. Kolejny rodzaj właśnie to są urządzenia montowane w pobliżu linii elektroenergetycznej i takie urządzenia mamy zamontowane u nas na Politechnice. No i trzeci punkt to właśnie są urządzenia mobilne, w tym przypadku drony i to o tym oczywiście będę chciał Wam szerzej opowiedzieć. Wracając do pierwszego rodzaju, tak wyglądają właśnie elementy zamontowane na linii elektroenergetycznej. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Przede wszystkim takie, że nie potrzebujemy żadnego dodatkowego zasilania, bo zasilanie jest czerpane właśnie z linii. Na tej linii też możemy montować inne elementy, takie jak właśnie mierniki temperatury, mierniki prądu, stacje pogodowe, czy nawet system do transmisji danych. Najczęściej jest to transmisja, która odbywa się za pomocą sieci GSM. Kolejnym przykładem są urządzenia montowane w pobliżu linii elektroenergetycznych. Tak też mamy u nas na Politechnice Opolskiej. Specjalne stanowisko z tensometrami zostało zamontowane na tarasie, gdzie w sposób ciągły monitorowane jest właśnie oblodzenie dwóch odcinków linii o długości 1 metra. Jak również druga kamera jest zamontowana na tym tarasie, która monitoruje oddaloną w odległości 250 metrów linię wysokiego napięcia 440 kV, która właśnie przebiega przez Opole. To oczywiście było możliwe dzięki kamerze, która ma 20-krotny zoom optyczny, stąd właśnie możemy tak daleko, w takiej odległości się ustawić, żeby ten monitoring przeprowadzić. Stanowiska pomiarowe, które zostały zbudowane, najpierw musiały przejść przez testy laboratoryjne. Całe oprogramowanie jest napisane w środowisku LabVIEW. Tutaj mogą Państwo zobaczyć schemat blokowy, jak wygląda właśnie system monitoringu. Ostatnim rodzajem monitoringu jest monitoring mobilny, czyli bezzałogowe urządzenia latające, w skrócie UAV, czyli bezzałogowy statek powietrzny. Są to takie urządzenia, które nie wymagają lotu załogi obecnej na pokładzie, są pilotowane zdalnie lub wykonują ruchy, loty autonomicznie. Nie mylimy oczywiście z automatycznym, tylko autonomicznym. Po lewej stronie mamy naszego drona właśnie Matrixa, o którym za chwilkę szerzej Państwu opowiem. Takie rozwiązania zostały już opatentowane w 1989 roku, czyli już ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych takie rozwiązania były prowadzone i taki monitoring linii był też przeprowadzany. Na Politechnice Opolskiej prowadzimy właśnie obloty dronami. Na początku lataliśmy dronem Phantomem 2. Tak wygląda przykładowe zdjęcie z Phantoma 2 z zamontowaną kamerą Hero 4. Oczywiście trzeba było bardzo blisko podlecieć. Podlatując bardzo blisko do słupów, zawsze istnieje ryzyko, że urządzenia wskazujące typu aksonometry, czy żyroskopy, czy GPS-y mogą trochę wariować, także boimy się latać blisko takich urządzeń. Stąd kupiliśmy właśnie Mavica 2, który ma zoom dwukrotny, optyczny, także nie musimy już tak blisko podlatywać, a widzimy wszystkie elementy w bardzo dobrych szczegółach. Mam tutaj na myśli izolatory, czy całe konstrukcje słupów, przęsła, czy ostatecznie linie energetyczne. Mamy 4 rodzaje inspekcji. Pierwsze dwie, czyli prewencyjne i specjalne, są to obloty takie w miarę bezpieczne. Wykonujemy je albo w okresowych odstępach czasu, czyli takich, które są przewidziane przez politykę eksploatacji, lub obloty specjalne, w których monitorujemy miejsca newralgiczne dla obciążalności linii elektroenergetycznej. Z kolei 2 ostatnie obloty, czyli wykonywane w stanach zagrożenia lub poawaryjne, są najczęściej wykonywane w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, no i wymagają od operatora właśnie bardzo dobrych umiejętności obsługi dronów. Jakie są pożądane cechy bezzałogowych urządzeń latających oraz ograniczenia wymagające usprawnień? No przede wszystkim niewielka waga i łatwość transportu urządzenia pomiarowego, także przyjeżdżamy na miejsce, włączamy drona, rozpakowujemy się i możemy od razu wykonywać serię pomiarów. Pożądane cechy bezzałogowych urządzeń latających oraz ograniczenia wymagające usprawnień to przede wszystkim niewielka waga tych urządzeń i łatwość transportu. Lecz mamy tutaj również minusy, mamy wady. Przede wszystkim czas pracy takich urządzeń jest to niespełna 20-25 minut, które zależy oczywiście od modelu urządzenia. O tym za chwilkę powiem w drugiej części. Jeśli chodzi o rejestrację zdjęć wysokiej rozdzielczości, mamy tutaj bardzo dobrą optykę, jeśli chodzi o nasze urządzenia. O tym też za chwilkę opowiem. Niestety na pokład naszych dronów nie możemy zabrać dodatkowych, albo możemy zabrać dodatkowe urządzenia, ale o nieznacznej wadze. No i oczywiście niskie koszty eksploatacyjne. W porównaniu z profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi takie drony wygrywają, jeśli chodzi o cenę, z konkurencyjnymi rozwiązaniami, które są urządzeniami stacjonarnymi. No oczywiście wykorzystujemy drony nie tylko do celów badawczych, ale również tutaj do celów promocyjnych lub właśnie rekreacyjnych i sportowych. Tak wyglądają przykładowe zdjęcia z drona. To jest akurat dron Phantom 2. Teraz jeszcze chwilkę opowiem Państwu o prawodawstwie, czyli kto może latać dronem i kiedy możemy latać dronem bez uprawnień, kiedy te uprawnienia musimy posiadać. Przede wszystkim możemy latać dronem bez uprawnień tylko w celach rekreacyjnych lub sportowych. W każdych innych celach musimy posiadać świadectwo kwalifikacji. Środowisko kwalifikacji wygląda mniej więcej tak, wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego i wtedy jesteśmy personelem lotniczym, który posiada właśnie takie świadectwo kwalifikacji. Oprócz świadectwa kwalifikacji potrzebujemy również badanie lekarskie, które jest ważne. To jest tak, że świadectwo kwalifikacji jest wydawane bezterminowo, natomiast terminowe jest orzeczenie lekarskie, czy badanie lekarskie, które jest ważne. Bez takiego badania, no niestety, świadectwo kwalifikacji nie jest ważne. No i dopiero mając te dwa dokumenty, możemy takiego drona sobie ubezpieczyć, czy nawet musimy, od odpowiedzialności cywilnej. Każda firma ubezpieczeniowa wymaga tego od nas, żeby operator drona miał świadectwo kwalifikacji, bo w innym przypadku nas nie ubezpieczy. Mamy różne rodzaje środków kwalifikacji, takie standardowe, czyli to są statki powietrzne poniżej masy 5 kg z 3-letnim okresem ważności. Jeśli chodzi o samoloty bezzałogowe, mamy tutaj masy do 25 kg, powyżej 25, jak również mamy ten przedział wagowy powyżej 150 kg. Jak wspomniałem wcześniej, do świadectwa kwalifikacji są wpisywane różne informacje, przede wszystkim uprawnienia. Jakie mamy uprawnienia? Mamy uprawnienia w Polsce dwa rodzaje. Mamy dwa rodzaje uprawnień w Polsce. Uprawnienia VLOS i BVLOS, czyli są to loty wykonywane w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku, czyli już korzystając z aparatury, czy korzystając z danych właśnie GPS, możemy latać poza zasięgiem wzroku, czyli nie musimy widzieć wtedy drona, ale musimy wiedzieć, gdzie on się znajduje. To są te badania lekarskie, o których mówiłem. Ostatni punkt tej pierwszej części to jest opracowany prototyp drona. Tutaj studenci nasi na Politechnice Opolskiej zbudowali swojego drona. Tematem pracy była właśnie budowa takiego urządzenia, które miało wykonywać powierzone mu zadania i samodzielnie, właśnie wykorzystując technologię GPS, miało wracać do miejsca startu. Elementy, z których został zbudowany dron, wirniki, nie mówimy silniki, tutaj w tych urządzeniach mówimy, że to są wirniki, następnie regulator obwodów, śmigła, bateria, moduł GPS oraz kontroler lotu MultiWii. Ten kontroler lotu przede wszystkim na początku był stosowany w konsoli Nintendo Wii, on dopiero później został jakby rozbudowany o właśnie możliwość sterowania urządzeniami, które pozwalają na zorientowanie właśnie z modułem GPS czy akcelerometrem, tak żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu dron się znajduje. I widać, studentom udało się to zadanie zrealizować w 100%. Tak wyglądał nasz prototyp drona, który został zbudowany w 2013 roku. Teraz opowiemy troszkę o dronach na świecie. Po lewej stronie mamy na zdjęciu widoczny najmniejszy dron, który wygląda właśnie jak koliberek. On się nazywa NanoHummingbird. Ma wagę około 19 gram, lata 8 minut. No, ze względu na to, że bateria, która znajduje się w tym dronie, jest też dosyć malutka, także lata tylko 8 minut, ale dla porównania po prawej stronie mamy też bezzałogowy statek powietrzny, który waży prawie 15 ton z załadunkiem. Także tak to mniej więcej wygląda. Koszt też na czerwono został zaznaczony. Jest to $190 milionów. Kolejnym dronem, który chciałem Wam przedstawić, jest to Iron Scout. Jest to dron, który może pracować w bardzo ekstremalnych warunkach, w temperaturze od -30 do 50 stopni przede wszystkim, no i w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr. Dron sobie doskonale daje radę przy wietrze około 50 km na godzinę, w porywach do 80 ten wiatr może występować i to urządzenie sobie doskonale radzi. Oprócz kamery wizyjnej możemy w tym dronie zamontować kamerę stereowizyjną, możemy zamontować kamerę termowizyjną, jak również kamerę z podczerwieni tej bliskiej. No i oczywiście możemy też zwykły aparat pełnoklatkowy też w tym urządzeniu zamontować. Także tutaj ma bardzo dużo możliwości i koszt takiego urządzenia to jest kilkanaście tysięcy zł. Jakie mamy dalsze kierunki rozwoju? No przede wszystkim tutaj narzędzia sztucznej inteligencji, jak widać na załączonym filmie, możliwość sterowania czy możliwość łączenia dronów w zespoły, w chmurę dronów. Także myślę, że to są najbliższe kierunki rozwoju na najbliższe lata. Mamy również tutaj drona, który pozwala nam na inspekcję w trudnych warunkach takich obiektów jak elektrownie, fabryki czy inne dziwne, trudne miejsca. Tutaj mamy przykład przelotu przez las. Właśnie odbija się ten dron od drzew, od różnych elementów konstrukcji stalowych, także spokojnie możemy takim dronem bezpiecznie zrobić przelot. Tutaj jako ciekawostkę, na świecie mamy bardzo dużo różnych ciekawych rozwiązań. Tutaj najczęściej są to rozwiązania amatorskie, gdzie no to nie do końca jest bezzałogowy statek powietrzny. Jak widać, operator drona siedzi na dronie, ale to tylko dlatego, żeby pokazać, jaka jest moc, czy jaka jest możliwość udźwigu takiego drona. Tutaj inne rozwiązania. Kolejne tutaj już widać z panelem fotowoltaicznym, także mamy już drona bez baterii. No i na koniec ciekawostka, to oczywiście to nie jest oczywiście bezzałogowy statek powietrzny, ale też wykorzystujący właśnie 4 śmigła. Tutaj studenci z jednego z uniwersytetów spróbowali właśnie swoich możliwości i zbudowali sobie, zaraz zresztą zobaczycie, na podstawie właśnie ramy z roweru zbudowali sobie urządzenie, które też unosi operatora wraz właśnie z ustałym urządzeniem w powietrze. Oczywiście mamy również inne drony, które są wykorzystywane w celach militarnych, chociażby tutaj dron, który chroni południową granicę Arizony z Meksykiem. Są to urządzenia właśnie, które mają chronić granice państw lub właśnie w celach militarnych. Dwa kolejne urządzenia zostały zbudowane przez zaprzyjaźnione jednostki badawcze. Tutaj pierwszy z Politechniki Rzeszowskiej, zbudowane przez studentów. R5 Wiewiór. Widzimy na kolejnym slajdzie Politechnikę Wrocławską, koło naukowe Jarai, które zbudowało swojego drona. Najmocniejszą stroną tego drona jest jego autonomiczność. Jest wyposażona w 2 moduły zasilające, odpowiedzialne za sterowanie i przetwarzanie obrazu osobno. No i oprócz tego mamy systemy rozpoznawania i bezprzewodowego przesyłu obrazu przez Wi-Fi. Dziękuję bardzo za uwagę. Przejdziemy teraz do drugiej części wykładu. Witam bardzo serdecznie na drugiej części wykładu, w którym zaprezentuję urządzenia Matrix, Mavic oraz gogle DJI. Na początek Matrix 210, który ma na swoim pokładzie kamerę termowizyjną Zenmuse XT oraz kamerę wizyjną X5S, również Zenmuse. Na początek musimy tego drona do końca złożyć. Dla porównania jeszcze przed złożeniem widzimy, jak wyglądają śmigła dużego drona oraz małego. W dużym dronie oczywiście mamy 2 wirniki, które kręcą się w lewą stronę, 2 wirniki, które kręcą się w prawą stronę. Składanie drona jest w miarę proste. Dron na swoim pokładzie posiada 2 baterie. Baterie są dosyć ciężkie, bo około 700 gram waży jedna z baterii. Zamontujemy baterię. Jak już mówiłem, aparaty są zamontowane, także możemy drona już uruchomić. I następnie pokażę Państwu aparaturę, Tak wygląda aparatura, czyli sterowanie drona. Możemy też uruchomić aparaturę. Tutaj mamy możliwość podłączenia aparatury właśnie z gotowym tabletem od firmy DJI, który nie wymaga podłączania komórki. Mamy oczywiście również możliwość podłączenia swojego urządzenia mobilnego, tabletu czy też komórki. Tutaj te gotowe rozwiązania są o tyle lepsze, że te baterie jednak dłużej wytrzymują podczas pracy urządzenia i powiedzmy naładowana w pełni bateria pozwala na oblot około 2 godzin bez przerwy. Nie, nie będzie. Tak wygląda właśnie podgląd z jednej kamery i z drugiej, z kamery termowizyjnej. Drugim urządzeniem, które chciałem Państwu zaprezentować, jest dron Mavic. To jest wersja z zoomem, czyli to jest Mavic 2 Zoom. Różnica między zwykłym Maviciem polega na tym, że tutaj mamy zoom optyczny dwukrotny, czyli zwiększamy ogniskową z 24 do 48 mm. Tutaj składanie tego drona też jest dosyć proste, za chwilkę to pokażę. Tak wygląda rozłożony dron. Oczywiście możemy go w miarę szybko poskładać. I taki dron naprawdę mało miejsca zajmuje, można go w każdym plecaku przewieźć. Jeszcze raz pokażę rozkładanie drona. Śmigła. I dron jest gotowy do pracy. Tutaj też mamy aparaturę, ona się nieznacznie różni od tej aparatury, która była w dużym dronie. Tutaj też tak wygląda aparatura tego drona. Są też różne rodzaje takich właśnie kontrolerów. My akurat mamy ten, który ma wbudowany podgląd na żywo, nie trzeba żadnych urządzeń zewnętrznych. Do tych dwóch urządzeń posiadamy jeszcze gogle FPV, które pozwalają nam na przechwycenie obrazu z kamer wizyjnych. Także możemy oglądać sobie jednocześnie i sterować dronem. Oczywiście wymaga to drugiej osoby, także druga osoba sobie podgląda widok z kamer, a oczywiście operator drona steruje nim. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i może do zobaczenia na Politechnice Opolskiej.